Opowiadanie. Opowieści z lasu, odcinek 32. drugi. A właściwie dwie. Tekst Ojciec doktor Tomasz Szymczak. Aby Bawłodek przeglądał stary zeszyt z przepisami na ciasta. Zeszyt odziedziczył po babci. Kartki były pożółkłe. Przepisy pamiętały czas powojenny. Ale przecież pół kostki masła nadal było pół kostki masła, a cztery jajka nadal było czterema jajkami. Spoglądał to na lodówkę, to na spiżarnię i próbował zestawić to, co ma w chatce, z którymś z przepisów. Pewnie łatwiej było zaangażować do tego sztuczną inteligencję, ale postanowił nie dzielić się z algorytmami bezcenną wiedzą z babcinych zeszytów, ani tym bardziej ujawniać w sieci zawartości swojej lodówki. Po dłuższej chwili głowkowania doszedł do wniosku, że zrobi ciasto improwizowane. Przecież, jak się doda mniej więcej te same składniki, co w innych przepisach, to coś powinno z tego wyjść. Do Bożego Narodzenia brakowało jeszcze niecałe trzy tygodnie, ale ciasto, za które się zabierał, nie miało przetrwać do wigilii zresztą no, i tak by nie przetrwało miało dotrwać do uroczystości niepokalanego poczęcia. Włodek bardzo lubił tę uroczystość i zapraszał do siebie znajomych, przyjaciół. od tak, co by posiedzieć przy wieczornej kawie i pożreć kawałek ciasta. Z reguły zapraszał ludzi podczas mszy świętej porannej, roratniej i uroczystej. Zawsze się jakiś znajomy w kościele znalazł. A gdyby dziś pojechał do funki, to może znalazłaby się i Amelia, zwana Rudą Piękną? Dawno jej nie widział, ale coś go korciło, żeby wpaść na nią przypadkiem w grudniowy poranek. Na pewno nie było to normalne, żeby z konigurtka do funki jechać na roraty, ale przecież zawsze może umówić się z księdzem, zwierzakiem na spowiedź i jakiś powód porannej wyprawy sobie znaleźć. Jak pomyślał, tak zrobił. O 5 rano 8 grudnia wsiadł do swojej niezawodnej pandy z napędem na cztery koła i śmignął z zawrotną maczkolwiek dozwoloną prędkością do funki. Śniegu nie było. Można było jechać śmiało, o tej porze nikt normalny na drogi nie wyjeżdżał, więc o 5.30 zameldował się w kościele. Usiadł sobie i postanowił, że zacznie od różańca, skoro jest jeszcze trochę czasu. Kościół powoli się zapełniał roratnikami, a baba Włodek tak się zatopił w modlitwie, że nie zauważył, że przybyli na poranną modlitwę i Amelia, i major Helena Gwóźdź z mężem Kacprem i córką Małgosią, i inni znajomi. Msza rozpoczęła się punktualnie. Włodek przypomniał sobie, jak przeżywał uroczystość niepokalanego poczęcia, gdy był młodszy. Przeżywał ją w sposób kompletnie nieświadomy, ponieważ starał się być obecny na wszystkich mszach roratnich, to po prostu jednego dnia się dziwił, że się odmawia wierze w środku tygodnia, nie wiadomo z jakiego powodu. Dopiero potem rodzice mu wyjaśniali, że dzisiaj było wierze, bo to uroczystość niepokalanej. Ale co rok musieli powtarzać tę wiadomość, bo przecież niepokalanego poczęcia codziennie się nie świętuje, to i zapomnieć łatwo. Msza święta się rozpoczęła. Ksiądz zwierzak postanowił powiedzieć krótką homilię. A powietrze w funce czyste, bo my tu w lesie i na wsi. A nawet gdybyśmy do chonic pojechali, to i tak powietrze byłoby czyste. Ale czystość powietrza to nie wszystko. Papież Benedykt XVI z okazji niepokalanego poczęcia w roku 2009 mówił o tym, że czystość powietrza to nie jedyne, co można powiedzieć o jakości życia w mieście. Jest jeszcze czystość ducha. Miasta i wioski mogą być zanieczyszczone duchowo. Co zanieczyszcza duchową atmosferę miast i wiosek? Między innymi złe wiadomości. Media przekonują nas, że świat jest brutalny, agresywny, brzydki, niebezpieczny. Gdy powoli zaczynamy w to wierzyć, to przestajemy się uśmiechać i pozdrawiać. Bo podświadomie zaczynamy myśleć o sobie nawzajem jako o kimś niebezpiecznym, z kim lepiej nie zaczynać. Albo jak o kimś, kto nas chce tylko i wyłącznie wykorzystać. I dlatego potrzebujemy takich świąt jak dzisiaj. Maryja przypomina, że możliwe jest piękno, że Bóg w świecie, w którym rozlał się grzech i przydota, jeszcze bardziej rozlał łaskę i piękno, że przed miłością nic nie ma szans, bo ona wszystko zwycięża, wszystko wyjaśnia. Każdy z nas może oczyścić atmosferę miasta i wioski, kochając cicho. Bez zbędnych słów, wprowadzając w czyn dobrą nowinę o tym, że zło można dobrem zwyciężyć. Amen. Włodek pokiwał bezwiednie głową, jakby potwierdzając w duchu słowa księdza zwierzaka. Podobały mu się. Nie zauważył, że w ławce obok potaknęła swoją rudą grzywą również Amelia, również bezwiednie, jakby i jej przypadły do gustu słowa księdza zwierzaka. Zwierzak zaczął recytować wieża. Potem modlitwa wiernych, ofertorium, prefacja. Trosza święta zmierzała swoim spokojnym i uroczystym rytmem do końca. A po kilkunastu minutach odspiewano na zakończenie liturgii antyfony Maryjną. A już po chwili i ona powoli znikała z powietrza świątyni. Z samego rana? Do funki? Z konigurtka? Co was napadło? Amelia wypatrzyła już wcześniej Włodka i czekała na niego w drzwiach kościoła. Bo na ciasto chcę was zaprosić. Jak się oporządzicie z robotą, to wpadajcie. Włodek postanowił, że nie będzie owijał w bawełnę celu swojego porannego wstawania i porannej wyprawy do funki, choć nadal gadali ze sobą przez wy. Mnie też? zapytał z znienacka ksiądz Zwierzak, który się pojawił znikąd i zdążył podsłuchać kawałek mikrodialogu Włodka z Amelią. Też też, ale najpierw ja się do księdza wproszę na śniadanie i na spowiedź, powiedział Włodek. Zapraszam. Pani Amelia też na śniadanie? Amelia grzecznie podziękowała, ale zaproszenie na popołudniową kawę i ciasto do konigurtka przyjęła. Umówiła się z księdzem zwierzakiem, że zabierze go po drodze. Pożegnali się wesoło, Włodek ze zwierzakiem poszli na śniadanie. No co tam u was, proboszczu drogi? W dwóch słowach? No w dwóch słowach. Altowiolistka, kokainistka. Gdzie? Tu, w progu kuchni pojawiła się smukła postać, kobieca. Malwa jestem. Włodek nie za bardzo wiedział co powiedzieć, słysząc powyższe wypowiedzi. Alto wiolistka, czyli co? zapytał, nie myśląc za bardzo o tym, co mówi. Czyli że terminu kokainistka, to nie muszę wyjaśniać. Włodek spojrzał na zwierzaka, nie wiedząc, jak wybrnąć z sytuacji. Zwierzak roześmiał się serdecznie. Malwo to mój serdeczny przyjaciel. Włodek, człowiek z lasu. Włodku to Malwa, moja siostra, grana altówce, czyli altowiolistka. W wolnych chwilach gra. A gdy pracuje, to w policji, w wydziale narkotykowym. Łomatko, westchnął Włodek. A ja myślałem, że jest gorzej. Bo jest, roześmiała się Malwa. Mam brata księdza, który gada dziwne kazania. Gorzej już nie może być. Ale rano ładnie gadał. A tam za grzecznie gadał powiedziała Malwa. No, bo papieża Benedykta cytował. No tak, powiedziała malwa. Ale ludzie, jak wrócą do domu, to nie będą pamiętać, że dzisiaj to jest uroczystość nie tylko Matki Bożej, ale i jej rodziców. W końcu świętujemy poczęcie. Niepokalane, bo Pan Bóg tak zarządził, ale poczęcie, a bez rodziców poczęcia nie ma. Powinien powiedzieć, że dziś jest dzień dobry na poczęcie. Dobry dzień na poczęcie. Przecież to dobra data na urodziny, 8 września. Malwa wyrecytowała niezbyt często rozważaną myśl związaną z dzisiejszą uroczystością. Myśl o życiu i płodności. W tym roku mówił o zanieczyszczeniu, to może w przyszłym roku o poczęciach będzie mówił. No czego mu życzę tego mówienia, boś przecież nie poczęcia. Odmeldowuję się, idę pobiegać, śniadanie jeść sobie spokojnie, proszę. Zapraszam na ciasto, rzucił za Malwą Włodek. Proboszcz zna detale. No, zależy ile kalorii wybiegam, rzuciła Malwa i zniknęła zupełnie niezainteresowana detalami. Włodek spojrzał na zwierzaka, zwierzak roześmiał się. No co, miało być w dwóch słowach. No tak, ale od razu pomyślałem, że się proboszczowi tu jakaś pani muzyk z problemami wprowadziła. Kokainistka, wiolonczelistka, altowiolistka. Moja siostrzyczka muzyką się zajmuje, a jak widać i słychać, tak zupełnie bezproblemowa nie jest. Pożerali śniadanie, a Włodek chwilę potem serdecznie się wyspowiadał. Zwierzak nastawił czajnik na jeszcze jedną kawę. A wy, Włodku, drogi, co myślicie o dzisiejszej uroczystości? Gdybyście mieli dzisiaj kazanie powiedzieć, to co byście powiedzieli? O, ja to bym powiedział, że dzisiaj to jest święto, w którym Maryja każdemu z nas chce powiedzieć, że i o nas Pan Bóg wiedział i myślał, zanim się narodziliśmy. Przecież mogłoby nas nie być. A skoro jesteśmy, to znaczy, że Pan Bóg nas chciał. Bo przecież nic i nikt do tego go nie zmusiło, żebyśmy tutaj się pojawili. Wolny jest. A skoro w tej wolności zdecydował, że mam zaistnieć, to chyba znaczy, że mnie lubi, że chciał, żebym był. W kuchni rozległ się dźwięk dzwonka do drzwi. Zwierzak dał znak Włodkowi, żeby przypilnował czajnika, a sam poszedł otworzyć. – Malwa wróciła! – zawołał Włodek z kuchni. – Nie! – odpowiedział po chwili proboszcz. W drzwiach kuchni stał on i jakaś dziwacznie ubrana, rudogrzywa dziewczyna z przestraszonym spojrzeniem. Plecy dźwigały wielki plecak, chyba 100 litrowy. W ręku miała futerał, kształtem pasował do altówki. Włodek postanowił się niczemu nie dziwić. Dla pani herbata czy kawa? Uśmiechnął się do nowo przybyłej z życzliwością, bo wyglądała jakoś biednie, choć jakoś znajomo. Przypomniał sobie fragment tekstu papieża Benedykta, który pewnego razu, mówiąc o niepokalanym poczęciu, mówił, że to od Maryi możemy nauczyć się patrzeć na innych tak, jak patrzy na nich Bóg. Zaczynając od serca, czyli z miłosierdziem, z miłością, z niesłychaną czułością, szczególnie na tych najbardziej samotnych i nieszczęśliwych. Kawa, odpowiedziało dziewczę. Włodku, pozwól, że ci przedstawię, powiedział proboszcz. Paula, altowiolistka, jak widać, z Oslo wraca. Do Bachorza jechała, ale autobus o tej godzinie tylko do Funki jedzie, więc tutaj poczeka chwilę, tym bardziej, że chce pogadać chwilę z Malwą. Na kogo albo na co poczeka? zapytał ciekawie Włodek. No, na mamę poczekam. Ksiądz Janek mówi, że panią zna, odpowiedziała Paula. Włodek zerknął na nią pytająco, podnosząc wzrok nadczajnika, więc Paula dodała wyjaśnienie: Na moją mamę, Amelię.